Cześć! Przepytałam trochę branżowców i z tego filmu dowiesz się 3 wskazówek, na co zwrócić uwagę podczas organizacji ślubu i wesela. Aha, i pod tym filmem masz do pobrania darmowy organizer ślubny. Miłego oglądania! Hej, nie mogę nie zapytać o czarną suknię. Tak. Czy panny młode mogą iść do ślubu w czarnej sukni? Ogólnie, jeśli chodzi o trendy światowe, zdarzają się już takie sytuacje, że panny młode jednak tą suknię ślubną wykorzystują jako w czarnym kolorze. W Polsce jeszcze nie zdarzyło mi się ani u nas w Rzeszowie niestety ubierać nikogo w czarną suknię ślubną. Jednak użyłyśmy tutaj na stoisku, żeby to mogła być suknia na przebranie, ewentualnie możemy ją użyć w kolorze jasnym do ślubu, ewentualnie na jakąś inną okazję. Ale widzę też suknię na przykład w kolorze brzoskwiniowym, czyli można powiedzieć, że taka czysta biel już trochę odchodzi do lamusa? Powiem tak, jakby ta czysta biel jakby już odeszła jakiś czas temu, jeśli chodzi o takie światowe trendy. Tak naprawdę te suknie ślubne w kolorach innych niż biel lub ekri, czyli brzoskwinie, beże, róże, róże dokładnie, jakby już od 3 lat, tak dokładnie mówiąc, jakby są takimi trendami i znowu jednak wracamy do tych kolorów ekri, powoli do tej bieli. Panny młode chcą się wyróżniać, ale też widzę, że małe księżniczki chcą też się wyróżniać. Dokładnie. Czyli to jest trochę tak, że dziewczynki bardzo często już od najmłodszych lat marzą o tym, żeby ubrać tę białą suknię i faktycznie iść do ślubu razem ze swoją ciocią, czy nawet mamą. Dokładnie. Coraz częściej właśnie przyszłe panny młode zdarza się, że mają właśnie córeczki i chcą, żeby jednak miały takie same suknie jak mama. Czyli możemy użyć takie same suknie. Oczywiście. Super. To takie ostatnie 3 twoje wskazówki dla panny młodej przy wyborze sukien ślubnych. Na co zwrócić uwagę albo o co pytać w salonie, kiedy przychodzą? Myślę, że przede wszystkim nie kierować się dokładnie tymi trendami, które są narzucane, dlatego że tak naprawdę teraz mamy modne wszystko. Wszystko zależy od sylwetki, od naszego charakteru, co lubimy. Wydaje mi się, że lepiej jest się ubrać w tym, czy będziemy się czuć naprawdę dobrze, kobieco, delikatnie, seksownie, ale też nie przesadnie, żebyśmy też oczywiście nie ubrały się w coś, co będzie totalnie nie w naszym stylu, nie w naszym guście, żebyśmy się nie czuły przebrane. Czyli słowem, robimy tak, żeby w dniu ślubu po prostu wszystko było spersonalizowane, nie kierujemy się tym, co wypada albo co ktoś inny nam powiedział, że musimy. Oczywiście. Super, dziękuję ci bardzo. A jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzu. I pamiętajcie o subskrybowaniu. A tymczasem cześć!